Dobry wieczór, dobry wieczór. Witajcie w moich progach. W moich progach, w których spotykamy się po to, żeby z autyzmem żyło się łatwiej wszystkim ludziom z spektrum, ich rodzinom, osobom z ich otoczenia, czyli nam wszystkim. Ja się nazywam Maria Dąbrowska-Jędral i tym właśnie tutaj się co wtorek wieczorem zajmujemy, albo prawie co wtorek. Bo przez ostatni tydzień się nie widzieliśmy, więc dajcie znać, proszę, czy widać, słychać i tak dalej, czy wszystko jest ok. I zaczynamy nasz dzisiejszy temat. Temat wydaje mi się ciekawy, ważny, bo będziemy gadać o zaufaniu. O tym, czym zaufanie jest, dlaczego jest ważne. Dobry wieczór, dobry wieczór. I czemu nam tak trudno jest ufać? Tak naprawdę, słuchajcie, tylko sobie coś jeszcze tutaj dopiszę. Więc zaczynamy. Witam wszystkich po... Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich po wakacjach, na których byłam, krótkich, bo krótkich, ale za to intensywnych i pełnych wrażeń. Także wracamy do normalnego rytmu działań. U mnie jestem ferwowy, że przygotowań do wykładu na TEDxUW, który już 17 września, czyli w następną sobotę. Jutro kolejne jakieś próby, pisanie, więc nic innego generalnie nie robię, tylko chodzę, gadam, nagrywam się, odsłuchuję się, poprawiam, zmieniam i tak dalej, i tak dalej. To, co mogę, to mogę Wam zdradzić temat wystąpienia, czyli czego o komunikacji uczą nas ludzie z autyzmem, o tym będę mówić. I mam nadzieję, że temat będzie użyteczny nie tylko dla osób, które z autyzmem są związane, ale też przede wszystkim dla osób, które z autyzmem nie są związane, bo takie głównie pewnie będą odbiorcami tego całego wydarzenia. Więc tyle z organizacyjnych rzeczy. Dobry wieczór, dobry wieczór. No to idźmy do tego zaufania. Idźmy do zaufania, bo dzisiaj nad tym się będziemy zastanawiać, czy ufamy, jak to robimy i czemu nie ufamy, jeśli nie ufamy. Więc zacznijmy od tego, czym jest zaufanie. Słownik języka polskiego podaje jako definicję zaufania, że jest to przekonanie, że komuś można ufać, że jest to przekonanie, że czyjeś słowa są prawdziwe, że jest to przekonanie, że ktoś posiada umiejętności i potrafi je wykorzystać. Moja osobista definicja zaufania, jest taka, że dodałabym tu zdecydowanie, że to jest przekonanie, że ktoś posiada zdolność uczenia się i uwalniania swojego potencjału. I z mojej perspektywy to przekonanie o tym, że potrafimy się uczyć, jest dość kluczowe, bo jeżeli nie mamy w sobie tego przekonania, że człowiek jest w stanie się nauczyć, że człowiek jest w stanie, że ma w sobie coś takiego jak napęd do rozwoju, do poszukiwania, do odkrywania, to wówczas bardzo trudno jest z kimś takim pracować, dlatego że jeżeli nie wierzymy w jego możliwości uczenia się, no to jak go uczyć, czy jak z nim być. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że już dawno świat odszedł od koncepcji takiej, że uczenie odbywa się tylko przy stole i tylko w klasie i w szkole. Tylko wiemy już, że uczymy się w każdej sytuacji, w każdych warunkach. I o ile oczywiście stres nie jest tak duży, że nie jesteśmy się w stanie uczyć. Więc ta zdolność uczenia się z mojej perspektywy wydaje się też kluczowa, jeżeli chodzi o zaufanie. I teraz ciekawa jestem, jaka jest Wasza definicja zaufania, co dla Was pod tym hasłem się kryje, kiedy słyszycie, że żeby zaufać komuś, zaufać sobie, zaufać swojemu dziecku, czy zaufać swojemu uczniowi, czy podopiecznemu,
to, co pod tym hasłem zaufać, czy pod hasłem zaufanie kryje się dla Was, a co tam jest, jaki tam jest, jaki tam jest nośnik, co to hasło, czy to słowo ze sobą niesie, więc napiszcie proszę, jaka jest Wasza definicja. I teraz warto się przez chwilę zastanowić, w jaki sposób my zaufanie rozwijamy, bo to jest dość ciekawe zagadnienie, że kiedy obserwujemy ludzi, którzy ufają i ludzi, którzy mają trudność z wykształceniem zaufania, to udaje się zaobserwować pewne, nazwijmy to, prawidłowości. A mianowicie zaufanie rozwijamy wtedy, kiedy możemy bezkarnie próbować w warunkach bezpiecznych. Czyli kiedy możemy próbować bez konieczności wykazania się, kiedy możemy sprawdzać, czy coś nam pasuje, czy nam nie pasuje, kiedy i wiemy, że jeżeli się okaże, że nam nie pasuje, że nam się nie podoba, to nikt nam za to głowy nie zmyje. To jest trochę tak, że czasem ludzie słyszą, że jeżeli się za coś biorą, czy próbują czegoś i z tego rezygnują, to znaczy, że mają schłumiany zapał. A przecież może być tak, że ja czegoś próbuję, okazuje się, że to wcale nie jest to, co mi się wydawało. Że to wcale, jak już tego dotykam i to już nie jest takie tylko w mojej wyobraźni, to okazuje się, że to wcale nie jest aż takie atrakcyjne, jak mi się wydawało i chcę się z tego wycofać. Teraz, kiedy mogę próbować właśnie w sposób bezpieczny, wiedząc, że mogę się wycofać, wiedząc, że mogę po prostu sprawdzić i doświadczyć, to wtedy zaufanie łatwiej mi jest rozwijać. Dla Ciebie, Magdo, zaufanie równa się akceptacja. No właśnie, każdy z nas ma swoją definicję, ciekawa jestem, jakie jeszcze inne definicje macie. Jak jeszcze rozwijamy zaufanie? Poprzez możliwość popełniania błędów, dzięki którym możemy się czegoś nauczyć, dzięki którym możemy osiągnąć tak zwany sukces, czyli ja popełniam błąd, dzięki któremu mogę się nauczyć, dzięki któremu mogę zrobić dobrze, i ja w ten sposób rozwijam zaufanie. Rozwijam zaufanie przede wszystkim do siebie, dlatego że wiem, uczę się tego o sobie, że to, że się gdzieś po drodze wyłożę, to nie znaczy, że ja nie umiem, tylko to znaczy, że się wyłożyłam, że potrzebuję się temu poprzyglądać, wyciągnąć wnioski i pójść dalej, żeby móc zrobić to, na czym mi zależy. Zaufanie rozwijamy i to jest bardzo ważny element poprzez robienie, poprzez doświadczanie. Pamiętajmy o tym, że mózg jest narządem zależnym od doświadczenia, w związku z tym, w zależności od tego, przez jakie doświadczenia nasz mózg przeprowadzamy, czy nasz mózg przeprowadzają nasi rodzice, nasi opiekunowie, nasi nauczyciele, to tak będą się wykształcały połączenia w naszym mózgu. Więc jeżeli możemy doświadczać różnych rzeczy, właśnie przede wszystkim możemy ich doświadczać w warunkach bezpiecznych, to w naszym mózgu będą tworzyły się połączenia, dzięki którym nasz mózg będzie elastyczny, będzie dobrze skonfigurowany, dobrze w rozumieniu takim, że łatwo będzie mu generować rozwiązania, no właśnie, bo mamy to zaufanie wykształcone, ale mamy też doświadczenia, na których możemy bazować. I teraz to, co jest ważne, jeżeli myślimy o doświadczeniach, to, że przez doświadczenia rozumiemy zarówno doświadczenia w myśleniu, w używaniu swojego umysłu, że doświadczałam jakiejś sytuacji, myślałam nad nią, być może wpadłam na rozwiązanie, które wcale nie przyniosło takiego rezultatu, jaki chodziło, ale potem to zmodyfikowałam i nauczyłam się, ale też ważne jest tutaj doświadczanie na poziomie ciała. Jeżeli myślimy sobie o zaufaniu do siebie, to jednym z ważnych elementów zaufania do siebie jest też ten poziom fizyczny, że ja wiem, że ja mogę zaufać mojemu ciału, że ono zrobi
to, o co je poproszę, to, o co, to, czego od niego, to, czego od niego oczekuję. Dlatego między innymi zaczynaliśmy działalność naszej grupy Autyzm Połącz Kropki od wyzwania ruchowego, od tego, żeby być w kontakcie z ciałem, bo im lepszy mam kontakt z własnym ciałem, im bardziej mogę na swoim ciele polegać, tym łatwiej mi jest sobie ufać, bo pamiętajmy, że jesteśmy istotami, na które składa się wszystko, składa się ciało, składa się umysł i to nie jest tak, że jedno jest ważniejsze, a drugie jest mniej ważne, tylko że to wszystko ze sobą współgra i im bardziej możemy sobie polegać tym też na swoim ciele, tym większe zaufanie. I teraz jeżeli przyjrzymy się rozwojowi młodego człowieka w pierwszych latach jego życia, kiedy popatrzymy, jak to się odbywa w warunkach typowych, to warto zwrócić uwagę, że tym napędem do rozwoju jest ruch. Tak? To jest ten czas, kiedy człowiek właśnie doświadcza siebie poprzez ciało i uczy się tego zaufania do siebie, że ono, że mogę się gdzieś wspiąć, że mogę dosięgnąć, że mogę wstać, że mogę pójść i tak dalej, i tak dalej. Im więcej mamy takich właśnie doświadczeń na swoim koncie, że sobie z czymś poradziliśmy, że przeszliśmy przez coś z tak zwanym sukcesem, tym bardziej to zaufanie do siebie budujemy. Więc jeżeli myślimy o zaufaniu, to o zaufaniu też warto myśleć w kategoriach dania szansy. I to danie szansy jest też kluczowe w pewien sposób dla wytworzenia zaufania. Czyli kiedy ufam Tobie, moje dziecko, to daję Ci szansę na spróbowanie, na doświadczenie, na rozwinięcie kompetencji. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy za szybko włączamy wspomaganie. Bardzo częsta sytuacja, kiedy rozmawialiśmy o kompensowaniu, to mówiliśmy o tym. Czyli człowiek na przykład przychodzi, kręci się po kuchni, rozgląda się i otoczenie, ktoś z otoczenia go pyta, co chcesz? To ja odbieram szansę, żebyś ty mógł czy mogła podjąć decyzję, czy ja faktycznie coś chcę, czy ja tylko przyszłam, czy przyszedłem się porozglądać, bo nie mam nic lepszego do roboty na przykład, albo bo coś mnie zaciekawiło i przychodzę zerknąć, bo otoczenie już się domyśliło i zrobiło za mnie robotę i odebrało mi ten sposób szansę do podjęcia za siebie decyzji, ale też do tego, żeby odebrało mi szansę do tego, że ja mogę się zebrać i poczynić ten trud, dzięki czemu doświadczę własnych kompetencji, że ja potrafię coś zrobić, tak? I często mamy taką sytuację, że i na pewno obserwujecie to ze swoimi dziećmi czy uczniami, że jeżeli nie wyskoczymy przed orkiestrę i nie zapytamy człowieka od razu, co chcesz, głodny jesteś, tylko stoimy, czekamy i patrzymy, to mamy taką sytuację, że człowiek przychodzi, patrzy na coś i odchodzi, tak jakby rezygnuje, ale za chwilę wraca i znowu patrzy i znowu odchodzi. I to często jest takie w te. Ileś razy to potrafi się odbyć. I to odchodzenie wcale nie musi być jednoznaczne z rezygnacją. To odchodzenie jest takie, że ja odchodzę i jakby przetwarzam, procesuję to w swojej głowie, zastanawiam się, dobry wieczór, i zastanawiam się, czy ja faktycznie chcę, czy mi na tym zależy, jeżeli ja faktycznie chcę, to co ja mam zrobić. I teraz zaufanie ściśle wiąże się z tym daniem szansy, czyli jeżeli ja Ci nie daję szansy, bo robię robotę za Ciebie, to ja de facto mówię Ci w ten sposób, że Ci nie ufam, że nie wierzę w Twoje możliwości. Bo czym innym jest sytuacja, kiedy ja czekam na Ciebie, sprawdzam, czy Ty podejmiesz działanie, czy nie podejmiesz, jakie to działanie podejmiesz i patrzę, że okej, może faktycznie potrzebujesz jakiegoś wspomagania, a czym innym jest sytuacja, kiedy ja na dzień dobry,
kiedy ja na dzień dobry coś za ciebie robię, myślę, komunikuję i tak dalej, to w ten sposób daję wyraz temu, że ci nie ufam. Nie ufam w twoje możliwości, nie ufam w to, że ty wpadniesz na to, co zrobić, że wymyślisz. Tu Agata pisze, że długi czas to robiłam, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Ja myślę, że nie ma takiej osoby, która tego nie robiła. Ja myślę, że każdy z nas na jakimś etapie to robił i myślę, że do pewnego stopnia robi. Dlatego, że wystarczy, że jesteśmy w pośpiechu i już tracimy uważność i często już z automatu wchodzimy w taką ścieżkę działania, tak? Więc myślę, że tu nie jesteś, Agato, odosobniona. Sama się cały czas pilnuję i cały czas się przyłapuję, że też mi się to zdarza i muszę się naprawdę pilnować, żeby tego nie robić, bo wszystkim nam zależy na sukcesie, natomiast czasem nie zdajemy sobie sprawy, że ten sukces w komunikacji często jest iluzoryczny, bo on jest tylko po naszej stronie, bo całą robotę zrobiliśmy my, człowiek nie miał szansy doświadczyć siebie w tej sytuacji naprawdę, tak? Natomiast z boku to wygląda oczywiście, że mamy sukces. Więc to jest to danie szansy i to nie tylko, że ja daję szansę temu człowiekowi w spektrum, czy to jest moje dziecko, czy mój uczeń, ale daję szansę też sobie na doświadczenie czy na towarzyszenie człowiekowi w nabywaniu tych kompetencji, ale daję też szansę sobie, więc ufam sobie, że ja jestem w stanie to zrobić, że jestem w stanie poczekać, że ja jestem w stanie wierzyć na tyle w tego mojego człowieka, żeby dać mu tę przestrzeń. Więc to zaufanie do siebie też jest bardzo ważne. Oczywiście zaufanie do siebie no, też będzie dotyczyło takich sytuacji, które dotyczą tylko nas, kiedy my stoimy przed zrobieniem czegoś, czego się w jakiś sposób obawiamy, to też będą to sytuacje dania szansy sobie. No i oczywiście danie szansy innym ludziom. I tutaj w szczególności myślę sobie, że w związku z tym, że zaczął się rok szkolny, to warto pomyśleć o takich ludziach jak nauczyciele w szkołach, przedszkolach czy różnych innych miejscach, do którego uczęszczają nasze dzieciaki, że to też jest bardzo ważne, żeby dać szansę tym ludziom, czyli im też zaufać, zaufać im, że oni mają dobre intencje, że oni chcą współpracować, że oni chcą dobrze i oczywiście, że też to wszystko, co wcześniej powiedzieliśmy, jak rozwijamy zaufanie, czyli że oni też będą popełniać błędy i też gdzieś będą wchodzić w różne ślepe zaułki, natomiast nadal wiodący jest ten potencjał, że człowiek jest w stanie się nauczyć, jest w stanie wyciągać wnioski, ale do tego jeszcze dojdziemy. Czym jest zaufanie? Zaufanie jest czymś takim, co umożliwia nam odważenie się na wykonanie pewnego kroku, mimo że się boimy. Czyli jeden z moich podopiecznych, który bardzo chce być samodzielny, ostatnio uczył się samodzielnego przejścia przez leśną ścieżkę. Nie chciał iść z nikim obcym spoza rodziny, nikt z rodziny nie mógł, więc uparł się, że on pójdzie sam. I on się nie bał, natomiast bali się jego rodzice, co jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast odważyli się go puścić, oczywiście z aniołem stróżem, który go tam gdzieś śledził z daleka, natomiast odważyli się, mimo tego, że się bali, tak? Czyli ja boję się, jednocześnie chcę to zrobić i to, że ufam tobie, moje dziecko, i ufam sobie, że to przeżyję, że jestem w stanie to zrobić, to się
to się odważam zrobić to coś, co jest dla mnie ważne. Więc zaufanie to też jest właśnie danie szansy na doświadczenie, z taką gotowością dowiedzenia się, co nam to przyniesie. Czy się okaże, że jest ok, że faktycznie to już jest ten czas, że człowiek sobie radzi, czy też okaże się, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze nie teraz. Czyli to jest to odważenie się na sprawdzenie. Na sprawdzenie z taką właśnie możliwością, że to jest ok, jeżeli się okaże, że to, co nam się wydawało, nie jest do końca tym, jak jest w rzeczywistości. Więc warto myśleć, wydaje mi się, w kategoriach, kiedy rozmawiamy o zaufaniu, warto myśleć o tym w kategoriach właśnie dania szansy. Ludzie w spektrum bardzo często mają trudność z zaufaniem i z tą otwartością do świata i do różnych sytuacji, no dlatego, że no często mają ze sobą trudne doświadczenia, które uczyły ich, że, no, że zaufać nie jest bezpiecznie. Tak, że kiedy, że niektórzy mają dość traumatyczne doświadczenia na swoim koncie, a niektórzy po prostu mają też na swoim koncie bardzo dużo różnych porażek, kiedy im nie wychodziło, w związku z tym nie wykształcili wystarczającego zaufania do siebie. Też niejednokrotnie do otoczenia, tak? Trudno jest ufać, jeżeli świat jest zbyt nieprzewidywalny, bo jeżeli nieprzewidywalności jest za dużo, nie jestem w stanie czuć się bezpiecznie, tak? A zaufanie oznacza też to, że ja muszę odpuścić kontrolę, czyli jeżeli nie czuję się bezpiecznie, to u każdego z nas włącza się natychmiastowa kontrola, nie trzeba być w spektrum autyzmu, żeby kontrolę uruchamiać, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, bo robi się nieprzewidywalnie. Natomiast, żeby ufać, trzeba kontrolę odpuścić, czyli trzeba się czuć na tyle właśnie bezpiecznie w danej sytuacji, żeby nie musieć kontrolować. Renata, to mój przypadek, ufam, że moje dziecko poradzi sobie z drogą do szkoły i z powrotem, w tym przejazd rowerem, ale zanim to się stało, to musiał minąć proces, nadal jest problem z zamknięciem roweru na kłódkę. No właśnie, to jest doskonały przykład, że to jest proces, że my musimy się z tym często oswoić, z tym właśnie lękiem. No i pytanie, co będzie w nas silniejsze, czy to pragnienie zrobienia tego i odważenie się i zaufanie. To oczywiście nie oznacza, że ja mam się w ciemno, wiedząc, że człowiek nie ma wystarczających kompetencji, to ja mam się odważyć, bo tak bardzo ufam. No to nie o to chodzi, żebyśmy robili rzeczy, które są nierozważne czy niebezpieczne, tak? No bo wiadomo, że ja sprawdzam, tak? Pamiętam, kiedy moje młodsze dzieci uczyły się samodzielnego, znaczy przymierzały się do samodzielnego wracania ze szkoły, to musiały zdać egzamin z drogi do szkoły, z przechodzenia przez ulicę i z tego, że no, sposób, w jaki się zachowują, jest sposobem, który jest bezpieczny. I pamiętam, kiedy moja córka po raz pierwszy podchodziła do tego, nazwijmy to, sprawdzianu, czy jest już gotowa na samodzielne wracanie, no to okazało się, że jeszcze nie jest gotowa i ja nie puściłam jej w ciemno, ufając, że ach, tak świetnie, taka jestem odważna i takiej bardzo ufam, że ją puszczę. No nie. Jeszcze trochę ćwiczyłyśmy, potem było drugie podejście do sprawdzianu, okazało się, że już jest gotowa, tak? I wtedy zaczęła sama chodzić, więc tu nie chodzi o to, żebyśmy robili rzeczy, które są no, nierozważne czy niebezpieczne, tak? Ale jakby żebyśmy pamiętali o tym, że to zaufanie oznacza, że ja no, decyduję się puścić kontrolę. Magda, w wakacje zaufałam swoim dzieciom, że tam chodzi za nim krok w krok w parku rozrywki, usiadłam centralnie na ławce i odpoczywałam, ogarniałam wzrokiem, a moje dzieci świetnie sobie radziły. No właśnie. I teraz zobaczcie, że gdybyś nie usiadła na tej ławce i nie dała sobie szansy, to byś nie przekonała się, nie dowiedziałabyś się tego, że już możesz siedzieć na tej ławce i odpoczywać, a twoje dzieci sobie radzą. Gdybyś nie dała szansy swoim dzieciom na to, żeby nie miały mamy na plecach krok w krok,
one by nie doświadczyły tej radości ze swobody zabawy w parku rozrywki, tak? Czyli to jest właśnie to danie szansy. My potrzebujemy zaryzykować, potrzebujemy się odważyć, żeby się przekonać, że to jest możliwe, że możemy tego doświadczyć. Coś tu się zacięło, nie wiem dlaczego, ale to chyba tylko na Facebooku się zacięło, bo tutaj wszystko działa. Dobra, już chyba działa. Czemu jeszcze ludzie z autyzmem często nie ufają? Dlatego, że jeżeli pojawia się presja, a bardzo często mamy takie sytuacje, kiedy osoby w spektrum doświadczają presji, że mają coś zrobić w określony sposób, że mają zrobić to teraz, natychmiast i tak jak my chcemy, to kiedy działamy, jesteśmy poddani presji, trudno jest ufać. Trudno jest ufać osobom z naszego otoczenia, ale też trudno jest ufać sobie. Więc kiedy ci ufam, to daję wyraz temu, że wierzę w twoje możliwości. To daję wyraz temu, że wierzę w twoją zdolność uczenia się. To mówię ci w ten sposób, że pozwalam ci na błędy i na to, że będziesz niedoskonały czy niedoskonała. Kiedy ufam sobie, tak samo sobie pozwalam na błędy, że to jest okej, że ja popełnię błąd. Że ja coś źle oszacuję, że czegoś nie wezmę pod uwagę, że źle pomyślę, że źle coś rozegram, w niekorzystny sposób zadziałam. Czyli pozwalam też, kiedy ufam, to tym samym pozwalam na odkrywanie, na sprawdzanie, na eksperymentowanie. Więc kiedy ufam sobie, to też się odważam. Odważam się, bo to opuszczenie dziecka na tym rowerze do szkoły, czy to, że usiądziemy w tym parku rozrywki, będziemy siedzieć, a dzieciaki tam ganiają, to też jest właśnie odważenie się. Ja się muszę odważyć, żeby to zrobić. Czy właśnie wierzę, że uniosę to, z czym to się wiąże. Czyli uniosę ten koszt odważenia się, no bo odważenie się wiąże się z kosztem. To jest jakiś mój, ja muszę wziąć na siebie ten lęk, ja muszę ponieść koszt tego stresu, ja muszę ponieść jakiś inny koszt, który może z tym być związany, więc muszę też wierzyć sobie, że to uniosę. Czy to dotyczy czegoś związanego właśnie z moim dzieckiem, czy z moim uczniem, czy to dotyczy czegoś, co wiąże się tylko ze mną, bo na przykład, nie wiem, mam po raz pierwszy wystąpić publicznie i teraz muszę zaufać, że ja to uniosę, tak, że czy mam po raz pierwszy, nie wiem, coś innego mam zrobić, więc czyli też wierzę oczywiście w swój potencjał. I teraz kolejna kwestia to jest zaufanie do ludzi, którzy się zajmują naszymi dziećmi. I tu jest taka kwestia delikatna, dlatego że no wszyscy wiemy, że różne złe rzeczy się dzieją w różnych placówkach, że niejednokrotnie zdarza się, że ludzie są źle traktowani, co nie zmienia faktu, że kiedy decydujemy się puścić nasze dziecko do szkoły, do przedszkola czy do jakiegoś miejsca, to my musimy zaufać, bo inaczej oszalejemy. My musimy zaufać, że ludzie mają dobre intencje, że wiedzą, co robią, a jeśli nie wiedzą, to będą chcieli się dowiedzieć, to będą chcieli się nauczyć. Zaufanie do ludzi też wiąże się z tym, że ja zakładam, że ludzie mogą różnych rzeczy nie wiedzieć. I tu przypomina mi się historia jednego mojego podopiecznego, który potrzebował wspomagania słuchu, żeby, że tak powiem, dźwięki tak bardzo go nie obciążały. Dźwięki z otoczenia. No i nie było żadnego problemu podczas lekcji, ale była trudność na świetlicy, żeby on te aparaty wspomagające nosił i żeby nauczyciele pilnowali tego, że kiedy do niego mówią, to żeby robili to z użyciem nadajnika.
I kiedy rozmawialiśmy z rodzicami o tym, jak sobie z tym poradzić, no to się rozmawialiśmy o takiej kwestii, że może być tak, że ten opór personelu świetlicy wynika z tego, że ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak mają to zrobić. Bo my, jeżeli się tym posługujemy, to my wiemy, że, prawda, że ten nadajnik trzeba wziąć, trzeba go włączyć, trzeba ustawić go w określony tryb i tak dalej, i tak dalej. Natomiast osoby, które nigdy z tym nie miały do czynienia, one mogą tego nie wiedzieć. I to zaufanie, że ludzie mają dobre intencje, jeżeli oni czegoś nie robią, to że niekoniecznie dlatego, że są leniwi, tylko może przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą, jak to zrobić. I może trzeba zacząć od tego, żeby ich zapytać, żeby im wytłumaczyć, żeby im pokazać. Jak oni, dowiedziawszy się, nadal będą odmawiać, no to wtedy rodzi się pytanie, no dobra, to co jeszcze stoi na przeszkodzie? Natomiast my często na dzień dobry zakładamy, że ludzie się nie będą chcieli, że nie będą dobrze traktować dziecka, że nie będą kompetentni i tak dalej, i tak dalej. Na pewno takie historie znacie i potem często się okazuje, że jest wręcz na odwrót. Oczywiście niejednokrotnie też się okazuje, że nie jest cukierkowo, natomiast no, jeżeli nie będziemy ufać, to bardzo trudno nam będzie komunikować dziecku też takie przekonanie, że jest bezpieczne, że jest dobrze, że chodzi do fajnego miejsca, czy do miejsca, które jest dla niego przynajmniej korzystne. Co oczywiście znowu nie oznacza, że jeżeli ja ufam ludziom, którzy z moim dzieckiem pracują, to nie znaczy, że ja mam tego nie monitorować, to nie znaczy, że mam różne rzeczy nie odpytywać, tak, nie sprawdzać, natomiast no, muszę podstawowy poziom zaufania z pewnością mieć. Podobnie jak ten nauczyciel potrzebuje ufać temu rodzicowi, że ten rodzic chce dobrze dla swojego dziecka i że ten rodzic, czyli nauczyciel potrzebuje ufać, że rodzic jemu ufa, że ten rodzic jakby myśli o tym nauczycielu jako o osobie, która potrafi coś zrobić. No i teraz i potrafi pracować z tym dzieckiem. I teraz na koniec warto sobie postawić pytanie, dlaczego tak trudno jest nam ufać? I kiedy my nie ufamy? I to, co najczęściej się przejawia w rozmowach, to, że nie ufamy, bo się boimy. A czego się boimy? Boimy się różnych rzeczy. Najczęściej boimy się, jeżeli to dotyczy naszego dziecka, czyli dlaczego, no właśnie, dlaczego od razu robimy za nie, czy to w takich sytuacjach najczęściej nie ufamy, bo się boimy, że ono sobie nie poradzi, że ono nie zrobi tego dobrze. Zatem oczywiście mogą stać różne jeszcze inne dodatkowe rzeczy, że to, że dziecko nie zrobi, niektórzy mają tak, że jeżeli dziecko nie zrobi dobrze, to świadczy o mnie jako o rodzicu, tak? Ale czasem może to być ten taki zwykły poziom, że po prostu nie daję ci szansy, nie ufam ci, dlatego że mam w sobie jakieś przekonanie, że ty sobie z tym nie poradzisz, a to nieporadzenie się jest trudne, dlatego że my wszyscy pragniemy tego, żeby nam dobrze wychodziło, tak? Pragniemy, żeby nasze dzieci sobie dobrze radziły, żeby nasi uczniowie sobie dobrze radzili, żebyśmy my sobie dobrze radzili, więc kiedy istnieje jakieś ryzyko tego, że będzie trudno, że człowiek może się wyłożyć, to wówczas uruchamia nam się ten strach i powoduje, że nie ufamy. Agata, bardzo trudno było mi zaufać po przejściach z poprzednią szkołą i trafiliśmy na cudowną panią, która oddaje całe serce dzieciakom. No właśnie. I czasem jest tak, no, że my musimy zaryzykować. I gdybyś nie zaryzykowała, to byś nie doświadczyła sytuacji, w której twoje dziecko jest pod opieką człowieka, który oddaje mu całe serce. Tak? I to jest takie ryzyko. I oczywiście, że się zdarzają wpadki, oczywiście, że dzieją się różne bardzo trudne rzeczy, które nie powinny nigdy mieć miejsca, co nie może przekreślać tych wszystkich ludzi, którzy robią świetną robotę, tak? I którzy są
są zaangażowani. Tu Magda pisze, że ja najpierw ufam sobie, wtedy łatwiej mi zaufać dziecku. I to jest właśnie rzecz, o której chciałam powiedzieć, więc bardzo Ci dziękuję, że żeby ufać komuś, potrzebujemy ufać sobie. Jeżeli ja nie mam zaufania do siebie, będzie mi bardzo trudno ufać innym ludziom. I to też wiąże się z tym, dlaczego ludziom w spektrum jest tak trudno zaufać, bo oni bardzo często sobie nie ufają. Nie ufają sobie z różnych powodów, nie ufają sobie między innymi z tych powodów, o których powiedzieliśmy, ale też z tych powodów, że często przez całe życie inni im mówili, co jest dla nich dobre i co mają robić i nie mieli możliwości decydowania o sobie. I teraz, kiedy ja nie uczę się decydowania o sobie, tylko spełniam cały czas czyjeś oczekiwania, to jak ja mam sobie ufać? A jak nie ufam sobie, to trudno mi jest wychodzić do świata, trudno mi jest ufać innym. Więc jest to zagadnienie zaufania do siebie i do innych i zaufania swojemu dziecku czy swojemu uczniowi jest takim zagadnieniem, nad którym wydaje się, że warto, żeby każdy się pochylił i zadał sobie pytanie, czy ja ufam sobie, a jeżeli sobie nie ufam, to co mi przeszkadza sobie zaufać? Co powoduje, że ja sobie nie ufam? I czy to, że coś tam kiedyś schrzaniłam, ma oznaczać, że ja nadal sobie nie mogę ufać? Czy właśnie to, że w jakiejś szkole były fatalne przejścia, to znaczy, że ja nie mogę, że wszyscy są tacy sami, że ja nie mogę teraz zaufać, tak? Więc to budowanie zaufania do siebie, to budowanie dobrego myślenia o sobie zawsze jest kluczowe do tego, żeby ufać innym i żeby też uczyć zaufania naszym dzieciom, bo pamiętajcie, że nasze dzieciaki, niezależnie od tego, czy są w spektrum, czy nie, cały czas nas mają na widelcu, cały czas nas obserwują i doskonale widzą to, czy mama, czy tata ufają sobie, bo jeżeli mama ufa sobie, no to człowiek uczy się tego, że skoro mama ufa sobie, to prawdopodobnie się tak robi. To prawdopodobnie tak należy. Skoro mama sobie ufa, to może ja sobie też mogę zaufać. Ale kiedy ja widzę mamę, która sobie nie ufa, będzie mi bardzo trudno zaufać sobie. Dlatego, no, że jeżeli najważniejsza osoba sobie nie ufa, no to znaczy, że z tym zaufaniem to coś jest nie halo. Tak? Moje dziecko zaczęło mówić mi, że nie ufasz mi, z zarzutem, co z ciebie za matka. To jest właśnie to, tak? Uwierz, mamo, we mnie, tak? Uwierz, mamo, we mnie, zaufaj mi i wtedy jest mi łatwiej. Nasze zaufanie do dziecka to jest takie dmuchanie w jego skrzydła, tak? Że ja ci mówię, że ja ci ufam, ja w ciebie wierzę i ci dmucham w te twoje skrzydła. Daję ci moc, daję ci siłę. Więc kochani, no ufajmy, krótko mówiąc ufajmy, budujmy to zaufanie, jeżeli trudno nam jest ufać, to szukajmy, co stoi na przeszkodzie do tego zaufania, po to, żebyśmy mogli łatwiej w różne doświadczenia wchodzić, łatwiej różne wyzwania podejmować, bo bez zaufania jest to po prostu bardzo, bardzo trudne i tego Wam serdecznie życzę na cały rok szkolny i nie tylko, żebyśmy wszyscy sobie mocno ufali. W weekend zaufami wybraliśmy się na pierwszą wycieczkę rowerową, no proszę Magda, masz same sukcesy w zaufaniu w te wakacje, widzę, więc gratuluję bardzo. Gratuluję bardzo, bo to jest wielka sprawa, kiedy właśnie ufamy i przekonujemy się, że okej, że mieliśmy rację. To daje też ogromne takie poczucie przyjemności, sprawstwa, mocy, że możemy ufać. I, no dobrze, to z mojej strony to tyle. Także bardzo Wam dziękuję. Widzimy się za tydzień. Także działajcie i do zobaczenia. Dobrej nocy. Dziękuję.